tym starym szlakiem, którym wiekami sunęły od Gniezna na Łowicz i Warszawę orszaki prymasowskie. Tym samym szlakiem prowadzimy dzisiaj do was wola Boża. I tam, wśród tych rozkwitniętych sadów i tych zielonych pól, wyjawiała się po drodze dusza polska. Objawiała się w tej prawdzie, która wtedy się wypowiada, kiedy człowiek bez przymusu swoje słowo wymawia. I ta dusza polska wypowiadała się tak pierwotnie, tak swojsko, tak po polsku, jakby poezja, jakby dusza prześwietlona darami Ducha Świętego. A zarazem w tych głosach wiary, uwielbienia dla Kościoła brzmiała jakaś tęsknota, głęboka tęsknota za czymś, czego jeszcze nie ma. Jakby wołanie o to Królestwo Boże, które Kościół wiecznie buduje, które wiecznie budujemy i które Kościół do końca świata budować będzie, bo ta budowa nigdy się nie skończy, aż w on dzień, kiedy Kościół z tej ziemi, z czasu przejdzie wieczność Boża. Moi kochani, diecezjanie, z nami kapłanami pracujcie, aż na swoim stanowisku, abyśmy budowali to Królestwo Boże w Polsce. Bo Królestwo Boże jest duszą narodu, a naród polski bez Królestwa Bożego jest trupem. I wszelkie poczynania, które by chciały nam stwarzać przyszłość bez Boga i bez Chrystusa, i bez sakramentów odkupienia, i bez wszystkich tych charyzmatów, które Chrystus odkupieniem swoim nam wysłużył i Kościołowi zlecił, wszystko to byłoby daremne i próżnym trudem, gdyby temu narodowi brakło duszy, a tą duszą, powtarzam, jest Królestwo Boże. Razem z kapłanami budujcie Królestwo Boże w swoich sercach, w swoich rodzinach, w swoim otoczeniu, w swoich urzędach, w całym polskim życiu, bo budując Królestwo Boże, budujecie przyszłość Polskę, budujecie najtrwalszą podwalinę naszej wielkości. Kościół nie po to istnieje, aby triumfował i aby przeżywał wielkie, świętane chwile. Chrystus jestem triumfatorem wiecznym w ekonomii Bożego odkupienia. Chrystus ma triumfować, Chrystus ma królować, Chrystus ma panować, a Kościół ma służyć Chrystusowi, być Jego sługą, pracować za Chrystusa, głosić Chrystusa i cierpieć za Chrystusa. Kościół przeżywa swoją apokalipsę od początku i przeżywać ją będzie do końca wieków. I my idziemy nie ku triumfowi Kościoła, idziemy ku wielkiemu triumfowi Chrystusa i Bożej sprawy. Chrystus podzielił sobą doczesny byt ludzkości na dwa zasadnicze okresy. Na wieki mesjanistycznych tęsknot i na pełnię czasu. Na epokę pierwotnego pogaństwa i na erę Królestwa Bożego. Ten podział czasów jest ostateczny. Bez wstrząsów nie można zawracać życia do wieków przedchrystusowych. Niepodobna bez kary wznawiać pogaństwa w epoce odkupienia.
Zdrożną fatalnością jest dzisiaj wtargnięcie się na Królestwo Boże, które od ustanowienia Kościoła jest niezastąpionym ośrodkiem duchowym i wsobną wytyczną dziejów. I tak kobieta polska będzie pilnowała przede wszystkim odbudowy polskiego ogniska domowego. Będzie strzegła świętości i trwałości polskiej rodziny. Jest to najpierwotniejsze i najwznioślejsze posłannictwo kobiety. Jej cicha, codzienna i święta służba, której chrześcijaństwo nadało znaczenie ofiarnego udziału w boskim dziele stworzenia człowieka. Małżeństwo, macierzyństwo, wychowanie dzieci własnych na dzieci Boże, jakież to tajemnice w porządku przyrodzonym, jakie arkana w świecie łaski. Niewiasty warszawskie, polskie kobiety, mimo najtrudniejszych warunków życiowych, mimo ścisku w piwnicznej izbie, mimo atmosfery, często rodzinie nieprzychylnej, odtwarzajcie dostojną polską tradycję domową. Dbajcie o cześć swej rodziny. Przekazujcie potomności dziedzictwo wiary i cnoty, a nade wszystko urabiajcie wrażliwą i chłonną duszę polskiego dziecka czarem życiowego przykładu. Kobiety katolickie, pozostawmy za sobą popioły wojennych wspomnień. Pozostawmy za sobą prochy pokuty swojej i gruzy utraconego mienia. Idźmy ku słońcu, idźmy ku prawdzie, idźmy ku sprawiedliwości, idźmy ku Bogu. Niech wiarą różowieją zapadłe lica, niech nadzieją zabłysną zmęczone źrenice, niech się dusze nasze łaską Bożą prężą. Serc w tej chwili nie ścieśniać, myśl rozwierać ku wielkim Bożym prawdom. Po linii niesfałszowanej kobiecości, w tajemnicach życia sakramentalnego, we wzlotach nadprzyrodzonego bytu łaski, szukajcie kobiety polskie tych odruchów, tych pobudek i tych mocy, które w niepokalanym sercu Maryi towarzyszyły jej hymnowi wielkości dziękczynienia, Magnifikat, uwielbiaj duszo moja Pana. Kobiety polskie, kobiety Warszawy, idźcie w swe posłannictwa z różańcem w ręku i z błogosławieństwem tej zwycięskiej Pani, która i za dni naszych ściera spędziewiczą stopą głowę węża kusiciela. Amen.